Wszystko wskazuje na to, że Hans Nielsen na początku marca otrzyma honorowe obywatelstwo Piły, czytamy w doniesieniach prasowych. Boniek był naprawdę ogromnie ważną osobą w budowaniu tego wyniku przez Tomka Golloba i moim zdaniem przyszłość w parach, pisze Skrzyński. Natomiast tę wypowiedź dajesz swojemu kibicowi, który chce się tobą pasjonować, a przez to przychodzić na stadion i co robić? Wyciągać cash z portfela. Cześć kochani, tu Grzegorz, Grzesiek Drost, wita was w swoim autorskim programie. Ja mam zawsze rację, w którym będę mówił o żużlu, o ostatnich wydarzeniach, doniesieniach medialnych, taki przegląd prasy. Zacznę od tego, że tydzień temu, bo czas szybko leci, byłem na plebiscycie tygodnika żużlowego i balu. Bardzo fajna, sympatyczna impreza. Nie będę oczywiście tutaj analizował tych wszystkich nagród. Chapeau dla całej redakcji, że jest na rynku, bo tych gazet mamy przecież niewiele. Jeszcze do tego organizują bal, naprawdę wystawny. Wszystko było ekstra, smakowało z gustem i ze smakiem. Natomiast jedynie tutaj chciałem powiedzieć, że strasznie żałuję, że tak mało w tym naszym małym środowisku żużlowym jest osób, których można byłoby wyróżniać za działalność, za pomoc Speedwayowi, tak jak choćby Ryszardowi Czarneckiemu, który to już po raz kolejny, trudno się mi doliczyć, ile razy pan Ryszard był wyróżniany przez redakcję na tym balu, na tym plebiscycie. Raz po raz to Rusko, Andrzej Rusko wręcza nagrody panu Czarneckiemu, albo odwrotnie, oni chyba już mają pełne szafki i półki tych nagród. Chciałbym, życzyłbym sobie, żeby coraz więcej było takich osób, które pomagałyby po prostu Speedwayowi na różnej niwie, przede wszystkim tej organizatorskiej, finansowej, pieniędzy nigdy za wiele. Ja jedynie, jeśli mógłbym taki malutki kamyczek do ogródka pana Ryszarda, życzyłbym sobie też i mu tego podpowiadam, że fajnie by było, gdyby przy tym naszym kochanym Speedwayu i czarnym sporcie był blisko, nie tylko wtedy, gdy jest po tej stronie, która właśnie decyduje, rządzi. Daj nam jeszcze wódki. Nie ma. Jak nie ma? Zabrali wszystko na bal mistrzów sportu z fali obok. Bo mam lekkie wrażenie, analizując jego żużlowe portfolio, że tam mała przerwa była dokładnie wtedy, kiedy jego moce sprawcze były troszkę mniejsze. Co oprócz tego, wyróżnionym gratuluję, wszystko super, ekstra, ale jeszcze apeluję o to, żeby redakcja w ogóle, że organizuje taki bal, jeszcze raz przypomnę, to naprawdę ekstra, bo no, nikt inny tego przecież do tej pory nie robi. Ale gdzieś tam głębiej poszukać tych ludzi, którzy całe serce, cały czas, całego siebie oddają Speedwayowi i nie tylko dziennikarze z pierwszych stron gazet czy z kamer telewizyjnych, tych najlepszych telewizji, najbardziej chętnych oglądanych, są godni wyróżnienia. Nie będę, zastanawiałem się przed tym wejściem, czy mówić nazwiska, które można byłoby wyróżnić. Nie chcę, bo może być podejrzenie, że z tymi trzymam sztamę, coś im zawdzięczam, albo chcę się przypodobać, ale nie brakuje osób, które już naprawdę kilkadziesiąt lat albo robią zdjęcia, albo piszą o żużlu, albo mówią o żużlu, komentują w różny sposób, nagrywają materiały, wideo i o nich też podpowiadam, żeby nie zapominać,
podejrzewam, że właśnie dla takich osób taka nagroda to by najwięcej znaczyła, bo częstokroć jest tak, że nie zarabiają kokosów na tym speedwayu, a poświęcają mu naprawdę, nie przesadzając, no, całe swoje życie, więc to jeśli chodzi o plebiscyt tygodnika żużlowego, życzę redakcji jak najlepiej, żeby kolejne lata była na rynku i kolejne wspaniałe bale mogły się odbywać. Jedynie czego jeszcze mi zabrakło, to wspomnienia jednego nazwiska, czyli Tomasza Golloba, którego tym razem zabrakło na tym balu. Wiadomo, Tomek się leczy daleko od nas, po drugiej stronie w ogóle kuli ziemskiej. I no, nie było ani razu tam oficjalnie ze sceny wypowiedziane nazwisko Tomka Golloba. Szkoda, bo to przecież dominator tego plebiscytu, ale nie zabrakło gestu takiego na tym, polegającego na tym, że bal był w piątek, po to, aby mógł się odbyć charytatywny bal w Gorzowie dla Tomka w sobotę. Tam kolosalna suma została uzbierana. Super, ekstra, ale no niestety troszeczkę mi zabrakło, troszkę mi smutno nawet się zrobiło na tym balu tygodnika żużlowego, że prawdziwy dominator Tomek Golob, którego teraz zabrakło, to był pierwszy bal po kontuzji Tomka, zabrakło ze sceny wypowiedzenia tego nazwiska, gdzie moglibyśmy stanąć i oddać hołd Tomkowi oklaskami i taką zwykłą pamięcią, przecież on był tyle razy na tym balu, pamiętam doskonale pierwszy bal i no, że tak powiem, brawurowo skrojona biała marynarka Tomka. W ogóle jak widzę teraz na naszą młodzież, nową falę żużlowców, jak oni się prezentują, a prezentuje się między innymi na pierwszej stronie najnowszego numeru tygodnika. Proszę, no proszę zobaczyć, chłopaki jak malowane, fantastycznie tutaj są marynary skrojone, jednolite fryzury, wyglądają jak prawdziwi gwiazdorzy z Hollywood, to już nie te czasy, gdy Jacek Rępała przyjechał na bal no, w stylu Ala Kononowicz, czyli w tureckim swetrze. Naprawdę przyjemnie się patrzy na naszych chłopaków. Mówiło się gdzieś po kątach, że być może żużlowcy zwiną, mówiąc brzydko, manele i udadzą się na swój jakby oddzielny, że tak powiem, bankiet, ale nic z tych rzeczy, byli cały czas i tak trzymać panowie, bo to jest ważne, aby móc prezentować się medialnie, nie uciekać gdzieś w kąt. To jest ważne, bo do tego właśnie przechodzę kolejnego punktu, te medialne wystąpienia, bo natknąłem się na fenomenalny dla mnie, jak chciałem już od dłuższego czasu poruszyć ten temat, zastanawiałem się nawet na napisaniu tekstu o tym, o czym powiem, o umiejętności sprzedawania się, o marketingu przez żużlowców, bo często to u nich niestety kuleje. I natknąłem się na artykuł w Sportowych Faktach. Pan Zdunek, szef Wybrzeża Gdańsk, chce uczyć zawodników podejścia. Zdobywanie punktów to za mało. Żużlowcy często mówią, że pracują na torze, a nic poza tym nie jest im potrzebne. Sprawca całego zamieszania jest naszym pierwszym gościem, a więc organizator dzisiejszej imprezy Sławomir Drabik. Sławku, zagadka na samym początku. Co masz wspólnego ty i Łyski? Jedno i drugie kocha lód. Tak, teraz mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Łycha to jak moja żona, także ja się z nią nie rozstaję. Często wydaje się, że nie wszyscy zawodnicy zarabiający pieniądze dzięki kibicom na stadionie i sponsorom chcącym trafić do konkretnej grupy docelowej mają świadomość z tego, skąd biorą się środki na ich wypłaty. Ważna jest cała otoczka, wywiady przed meczem i po nim, jak i praca w mediach społecznościowych. Czasy, w których ktoś płacił miliony za baner, na bandzie już minęły, wymienił Tadeusz Zdunek. Wymaga to dużej pracy z naszej strony, bo nie wszyscy zawodnicy czują, jak ważne jest to, by udzielić wywiadu czy pokazać się na spotkaniu z mediami, kibicami czy sponsorami. Dla niektórych ważne jest tylko to, by zrobić swoje i jechać do domu. W taki sposób, nawet zdobywając wiele punktów, pieniędzy dla klubu, a tym samym dla siebie, nie zarobią, stwierdził Zdunek. Tyle mogę powiedzieć, jak czytam te wypowiedzi pana Zdunka, to mam wrażenie, jakbym czytał swoje własne myśli. O to właśnie chodzi. Ja podejrzewam, że
w klubach nie pracuje się z żużlowcami na temat tej całej marketingowej otoczki. Jak należy postępować z kibicami, z mediami, jak udzielać wywiadów. Niestety, to jest również część tej roboty. Fantastycznie ostatnio Kamil Stoch powiedział, zapytany przez dziennikarza, że Kamil, no taka presja na tobie, a ty jednak zawsze masz czas, żeby z nami porozmawiać. A Kamil na to mówi tak. No bo to jest część moich obowiązków, nie tylko skakanie, ale również udzielanie wywiadów. No kapitalna odpowiedź Kamila Stocha. Mam wrażenie, przekonanie, głębokie przekonanie, że żużlowcy nie czują tego w ten sposób, a powinni. Mało tego, ja im dokładnie tymi słowy często właśnie tłumaczę, że żużlowiec, sport, zawód żużlowca to nie tylko jeżdżenie na żużlu. I teraz druga, najważniejsza część, którą Stoch powiedział w tym samym wejściu. Zawsze znajduję czas, staram się znajdować czas z dziennikarzem, aby z nim porozmawiać i przekazać swoje uwagi, myśli, swoje informacje na temat samego siebie swoim kibicom. I to jest clue. Żużlowcy, zrozumcie, jak wy rozmawiacie z dziennikarzem, to być może ten dziennikarz w ogóle nie jest zainteresowany jako tako waszym życiem, waszymi wynikami, tym, co się stało dobrze bądź źle. Być może jak ja robię z żużlowcem wywiad, mam, mówiąc brzydko, daleko to, czy jemu poszło dobrze, czy źle, czy mu motor zdefektował, czy on się dzisiaj czuje lepiej, czy tak. On przede wszystkim te odpowiedzi daje swoim kibicom. Oni są zainteresowani najbardziej tym, co przeczytają i czy w ogóle będą mieli szansę przeczytać te wypowiedzi. I zawsze do żużlowców powtarzam. Jeśli ty mi odmawiasz wywiadu, jeśli ty mnie olewasz, mówiąc brzydko, tak, olewasz mnie, to nie mnie olewasz, tylko swoich wiernych, oddanych kibiców. Dziennikarz to jest tylko pośrednik. Dziennikarz to jest tylko i wyłącznie pośrednik w tej całej zabawie. Natomiast tę wypowiedź dajesz swojemu kibicowi, który chce się tobą pasjonować, a przez to przychodzić na stadion i co robić? Wyciągać cash z portfela bądź z tej plastikowej karty. Między innymi na panu spoczywa ciężar dzisiejszego spotkania. No, będzie bardzo trudno. Tak, na pewno dzisiaj będzie trudno, bo jesteśmy osłabieni. Nie ma Dadosa, nie ma Piotra. Po prostu wiadomo, no, dwóch czy trzech meczów nie wygramy, nie? Czyli trzeba się liczyć z porażką już przed rozpoczęciem zawodu? Nie trzeba się liczyć, bo trzeba walczyć do końca, no ale... Po co to po prostu obiecywać kibicom tam, że o, my wygramy czy co? Po prostu trzeba patrzeć realnie na to wszystko, nie? W takim razie spotkamy się po zawodach. Dziękuję bardzo. I to powinniście zrozumieć. Nie chcę sypać przykładami, bo zeszłoby mi do rana, a wieczorem teraz nagrywamy. Kiedyś pamiętam szybko Wiesiek Jaguś po meczu w Bydgoszczy, w Polsce. To już jestem zmęczony tam. Jedziesz do Szwecji? Teraz tam w poniedziałek na promie? No, tam Karlskrona, tego, Gdynia. No to dobra, no to na tym promie. No to prom tam wtorek, poniedziałek wieczór. Nie, zmęczony jestem, idę spać tam do kajuty, tam boksu. Tam. Jutro gdzie jesteś w Szwecji? W Asterwiku? No w Asterwiku. No to tam w tym w Asterwiku po zawodach. Okej, okay, dobra. Po zawodach w Asterwiku. No to Wiesiek tego pan? A, zmęczony jestem tego. Jesteś na półfinale Mistrzostw Polski w czwartek w Rybniku? Bez słowa poszedłem. No to panowie, no to tak, to jest przykład, których naprawdę nie brakuje. Nie chcę zanudzać kolejnymi. Ten najbardziej wyrył mi się w pamięci, bo chyba jak sami słyszycie, jest całkiem niezły. Także tu w tym temacie mógłbym się jeszcze dużo rozgadywać. I naprawdę żużlowcy, doceniajcie te prace też i dziennikarzy i nie pouczajcie tego, co oni mają robić. Już mówiliśmy sobie to na pierwszym moim wejściu, że dziennikarze i kibice też mają prawo sobie pogadać, czy ten w lewo skręcił dobrze, czy może w prawo powinien. Natomiast gdzieś na jesieni na Twitterze przeczytałem taki wpis Kacpra Gomulskiego, bardzo chłopaka lubię, bo jakby zacytować Tony Rickardsona, sra żużlem, żyje żużlem i takich gości najbardziej lubię. Ale tam do któregoś dziennikarza na Twitterze napisał, że zajęlibyście się czymś pożytecznym, a nie komentować i wiercić jakieś różne bzdury, tematy. Dziennikarz jest od tego, żeby relacjonować i podawać wyniki.
Proszę, Kasper. Trochę drżeliśmy, przyznam szczerze. Jest pan w palu bazie jednak. Pytanie, które się nasuwa, dlaczego to tak długo się ciągnęło? Żebyście mieli trochę pracy więcej. To objaśnił koleżka. Dziennikarze są do tego, żeby podawać wyniki, tworzyć relacje, spisywać relacje, tam chyba na żywo czy ja, i tylko od tego są. A tam cała reszta to, no, nie wiem, tego już być nie powinno. Jakichś wywiadów, dociekań, pytań, komentarzy. No to, panie Kasper, no, w twoim portfelu byłoby mniej pieniędzy, gdyby faktycznie tak było. Starałem się reprezentować to wszystko, co żeśmy tutaj stworzyli. I nie dlatego, że Władysław Komarnicki miał parcie na szkło. Chciałem pokazać tak, jak jest w nowoczesnym świecie. Że jeżeli jest produkt i produkt się przygotowuje, to ten produkt nie można chować po kątach. Jeżeli się robi transparentnie, to trzeba ten marketing sportowy pokazywać. Z infrastrukturą nie pójdziemy jednak do przodu, jeśli nie zaczniemy budować stadionów wielofunkcyjnych, komentuje Chomski. To był artykuł w kontekście tego, czy kibice zaczną więcej chodzić, w większej liczbie zaczną chodzić na żużel dzięki zakazowi handlu w niedzielę. Komentuje Chomski. Miastom nie opłacają się wielkie inwestycje tam, gdzie mają tylko 7 czy 9 ligowych imprez w roku. Trzeba by coś dołożyć, mówi Chomski. No to tak jakbym siebie absolutnie słyszał, jeśli chodzi o te stadiony, wykorzystujemy je na maksa w organizacji co rusz nowych imprez. Być może, że będzie drużynowy Puchar Europy, bo Marek Cieślak w tygodniku żużlowym bardzo narzeka i ubolewa nad stratą drużynowego Pucharu Świata i być może będzie drużynowy Puchar Europy. Ponoć pan Szymański, który tam jest jednym z graczy w Komisji Europejskiej Wyścigów Torowych, pracuje nad tym. Ja bym nie chciał. I czym się różni Puchar Świata na żużlu od różnego Pucharu Europy? Chyba tylko tym, że nie będzie Australii i ad hoc zmontowanej drużyny spod gwieździstego sztandaru. Mam wrażenie, że za dużo jest tych imprez. Wszelkich Europy juniorów, drużynowo, parowo. Tylko w czerwonych kaskach, tylko w niebieskich kaskach będą jeździć. A tu w prawo, a tam w lewo. Jak wszedł SEC, czyli Indywidualne Mistrzostwa Europy, bałem się, że gdzieś to się wszystko rozejdzie, rozdrobni i nie będzie ani jeden cykl, czyli Grand Prix, ani SEC nie miał właściwej wartości, właściwego prestiżu. No nie chciałbym już nowego Pucharu Europy, bo to jest iluzoryczna, jest kosmetyczna różnica między tą imprezą, między drużynowym Pucharem Europy a drużynowym Pucharem Świata. O tym się jeszcze mówi, że edycja kolejnego drużynowego Pucharu Świata, bo zgodnie z umową podpisaną z miastem Gorzowem, ma odbyć się w 2019 roku. To już kompletne kuriozum. Tego ja już nawet nie potrafię ogarnąć i skomentować, że w tym roku będą Europy, czy Speed of Nations w parach we Wrocławiu. Za rok 2019 będzie Puchar Świata w Gorzowie, oprócz tego Speed of Nations, a może nie będzie. W 20 znowu inaczej. Dużo jest tych opinii, że no, impreza kiepska, że na pochybel nawet pisze, na pochybel pisze kolega z Smoke, kolega, pan Stefan Smoka z Rybnika pisze na pochybel Speed of Nations i no, w takim tonie ogólnie są te no, w polskiej prasie komentarze, ale pan Bartłomiej Skrzyński, znany Wuskers z Wrocławia, jednak tutaj z Wrocławia, pisze, że to moim skromnym zdaniem przyszłość w parach. Moim zdaniem przyszłość w parach, pisze Skrzyński. Ta rywalizacja pokazuje paradoks żużla. Oto w sporcie indywidualnym istotną rolę zaczyna odgrywać współpraca. Potencjał pokazały we World Games w 2017 we Wrocławiu. Nowy olimpijski, zrewitalizowany i przyjazny także dla kibiców z niepełnosprawnością, drżał w posadach z emocji i wypełnił się po brzegi. Nie potępiałbym tak zwany czambuł mających się odbyć mistrzostw świata par. Mówi Skrzyński. Jakiż to pewnie zwrot okoliczności, jak u Kuby Wojewódzkiego, jak zawsze tam ktoś wyciągał wtedy, co gość oczekiwał.
Jaki toż to jest? Tak, dokładnie ten sam zbieg okoliczności, że pan Skrzyński jest za tymi parami, które mają się odbyć, Skrzyński z Wrocławia, które mają się odbyć w tymże samym mieście nad Odrą. Przypadek? Nie sądzę. Pan Skrzyński jeszcze proponuje konsorcjum.pl, tak to nazwał. Na koniec krótko, bo to pewnie truizm. Jak Gorzów, Chorzów, Rzeszów, Leszno i Wrocław będą same rozmawiały z BSI o prawach do organizacji zawodów cyklu Speedway Grand Prix i innych zawodów, wykładając coraz większe pieniądze, to po pierwsze będą to coraz większe pieniądze, zgadza się. Po drugie, kłócie się BSI praktycznie bez prawa głosu i ewentualnych uwag. Gdyby z kolei był jeden negocjacyjny zespół, większa byłaby siła i pozycja. Zgadza się, to tak, oczywiście. A gdyby krasnoludki żyły, to byłaby środka Marysia. To jest po prostu niemożliwe. No, to... Gdybym ja ważył 30 kilo mniej, to bym chodził na linię albo, nie wiem, no, głowy na rękach. No... Zmrużmy oczy, pisze... Skrzyński. Wyobraźmy sobie, że można stworzyć konsorcjum negocjacyjne. I teraz podaję to konsorcjum. Piotr Szymański z ramienia PZMOT-u i Głównej Komisji Sportu Żywego. Rzutki, znający język i realia. OK. Dalej. Andrzej Rusko, Wrocław. Znany z dyscypliny finansowej z Arturem Rusko, Wrocław. Synem, który wjeżdżając na padok niskim sportem autem, nie nim, a umiejętnościami negocjacyjnymi, znajomością języka i świata żużlowego budził uznanie. Dalej, Jacek Frączak, know-how i ta otoczka, spoko, dodałbym trenerskie filaje reprezentacji. Marek Cieślak i Rafał Dobrucki, Wrocław. Może jeszcze pana Bartka Czekańskiego, Kreśkę Kloc, panią Krystynę Kloc. Z niepokoju drżę, więc obejmij mnie, dobry Wrocławiu. Z marzeń otwórz mgłę, bym schroniła się, bym ukryła. Co przyniesie czas, zauroczy nas, mądry Wrocławiu. Stoję u twych drzwi, czy otworzy mi pierwsza miłość. Tak, to sobie to sprawnie wymyślił pan Skrzyński, których wiedza o torach i obiektach pozwalałaby mocno merytorycznie podnieść, obniżyć rangę Torunia czy Wojens. No to pewnie, no jak zwykle, nic się nie zmienia. No tam. Zróbmy w ogóle z samego Wrocławia. Ja jestem przekonany, że taki skład by absolutnie obiektywnie rozstrzygnął, komu należałoby przyznać jakąś tam imprezę w kolejnym sezonie, czy to Gorzowowi, czy może powinien trafić do Rzeszowa, a może Chorzowa, taki skład byłby no, jak najbardziej tutaj dopasowany, aby zachować najwyższe standardy obiektywizmu. Bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest, wybierzmy PSL, bo to nasz dom. Poszedł news w sportowych faktach o Zbigniewie Bońku. Otóż, znaczy news, no, artykuł o tym, jak nasz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej obecny jest wielkim fanem żużla. Prezes PZPN od lat jest wiernym kibicem żużla. W 1999 roku padł na kolanach, pamiętam, tak, przed Tomaszem Golobem, gdy ten we wrocławskim finale Grand Prix w niesamowitym stylu minął Jimmy'ego Nielsena, triumfując przed polską publicznością. W minionym sezonie Zbigniew Boniek oglądał natomiast zwycięstwo reprezentacji Polski w finałowym turnieju drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Jestem uzależniony od żużla, mówi Zbigniew. Mógłbym napisać o nim książkę. Prosimy. Myślę, że spośród byłych sportowców nikt nie wie tyle na temat polskiego żużla, co ja. No, to się zgadza, to zgoda. Prawdopodobnie może tak być. Mogę wystartować w każdym konkursie wiedzy, gdyby takie były, mówi Boniek w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Aha, więc to był wycinek wywiadu, który udzielił dla Rzeczpospolitej, dla popularnej rzepy, nasz prezio Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pamiętam to doskonale. Pan Boniek wszedł w żużel 96 rok, wtedy Tomek Golob był na aucie, jeśli chodzi o Grand Prix, to bydgoszczanin i to bydgoszczanin. I w finale kontynentalnym, który był bezpośrednim już szczeblem, mógł być dla pierwszych dwóch w tych zawodach, do awansu do przyszłorocznego Grand Prix,
premiowanym awansem do przyszłorocznego Grand Prix 9-7, ten finał kontynentalny w Emmensbergu, i tam z Andrzejem Grajewskim, swoim dobrym kolegą również od biznesów, interesów, transmisji telewizyjnych, praw do, z przehandlowaniem do praw, transmisji telewizyjnych, Andrzejem Grajewskim, był tam Zbigniew Boniek, troszczył się osobiście o powodzenie w tych zawodach Tomasza Golloba, bowiem wejście Tomka, powrót do elity najlepszych, miał być tym zapalnikiem dalszych, znaczy może nie dalszych, tylko początku interesów pana Bońka w żużlu, czyli sprzedawaniem tych praw telewizyjnych. Tak też się stało. Golob wygrał te zawody, chociaż było dramatycznie w Bawarii na tym ceglanym, rozgrzanym torze końcem lipca 9-6. Później spółka Go & Goal nabyła prawa transmisji m.in. do Grand Prix, sprzedała tam innym telewizjom oczywiście, później była Liga Angielska, której Tomek Golob był czołową postacią i kołem napędowym tego całego projektu medialno-telewizyjnego. Całym uzupełnieniem, truskawką na torcie, miał być tytuł mistrza świata Tomka Golloba, o co zabiegał Zbigniew Boniek, a tym między innymi, że i mentalnie wspierał Tomka, jak i finansowo, poprzez to, że nagrywał mu dobrych sponsorów. No nie, już nie chcę wymieniać, okej, nie będziemy wymieniać. Tak to trwało kilka lat, aż Zbyszkowi Bońkowi puściła cierpliwość, no stracił cierpliwość i po 2000 roku w zasadzie, kiedy Tomek po raz kolejny, czwarty z rzędu, nie dał rady zostać królem światowego speedwaya, odszedł w cień Zbyszek Boniek, już przestał być widoczny na stadionach żużlowych, a wcześniej, przypomnę, był niemalże na każdym meczu Polonii Bydgoszcz, jeździł na Grand Prix, był osobiście w boksie Tomka, udzielał się w wywiadach telewizyjnych, niektórzy czy prasowych, niektórzy już go widzieli w roli przewodniczącego, jako sternik polskiego speedwaya. I tak sobie myślę, jak i w przypadku naszego znanego polityka, o którym wcześniej mówiłem, Ryszarda Czarneckiego, no, że no to znowu to był tam tylko ten żużel, to był jakimś przyczynkiem do realizacji tych swoich celów. Natomiast jak Tomkowi się nie udało zdobyć tego tytułu mistrza świata, no to ta miłość Zbigniewa, o której mówi, że uzależniony od żużla. To uzależnienie chyba poszedł na odwyk. O właśnie, tak, tak, tak. Po tym 2000 roku Zbyszek poszedł na odwyk. Od żużla oczywiście, od żużla, bo Zbyszek poszedł na odwyk. No, teraz tam troszkę mu się ma nawroty tego, ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Kiedyś na internecie znalazłem, bo funkcjonowała strona internetowa tej spółki Go & Goal, i tam była zawieszona oświadczenie, podziękowanie z Golob Speedway Racing Team, podziękowanie za sezon 9-9, podsumowanie tego sezonu, o którym przypomnimy na końcówce rywalizacji o tytuł mistrza świata. Golob przegrał z Rickardsonem złoty medal, o czym cała Polska płakała, ze mną również w Wojen Speedway Center na łące stałem, zziębnięty i przymoczony. I tam ton tego pisma był wręcz ze strony Speedway Golob Team przepraszający swojego mentora i partnera, członka teamu, przepraszający, że ten tytuł nie udało się zdobyć, i coś to było tak w stylu takiego dziecka do rodzica. Przepraszam, tato, że się nie udało, dołożę wszelkich starań, że w 2000 roku się powiedzie. Więc do czego zmierzam? Nie kpię tu absolutnie od autora tych słów i głównego bohatera i członka teamu Speedway Golob Team, ale to pokazuje o emocjach pomiędzy tymi ludźmi, o poziomie zaangażowania, wtajemniczenia, relacji, że Boniek był naprawdę ogromnie ważną osobą w budowaniu tego wyniku przez Tomka Golloba. I być może uważam, że nie jest to przypadkiem, że kiedy Zbyszek Boniek poszedł na odwyk od żużla, czyli po 2000 roku, to i wyniki Tomka Golloba były od razu inne, czyli gorsze. Atakuje, a tam Jimmy Nielsen wystrzelił jak z procy spontanicznie.
jesteśmy. Tomasz Golowy na drugiej pozycji, Jimmy Nielsen na prowadzeniu. Na trzecim miejscu jedzie Stefan Dano. Czwarty jest Tommy Rickardson. Czy Tomek Golow będzie w stanie dogonić Szweda? Pamiętamy, że Szwed był wtedy zmęczony, a więc stracił pozycję w drugiej fazie wyścigu. Teraz jednak przyklejony do motocykla Tomasz Golow już wypuścił maszynę. Jest blisko. Będzie atakował. To jeszcze będzie fantastyczna walka do samego końca. Jeszcze dwa okrążenia pozostały Tomaszowi Golowowi do końca tego wielkiego finału. Rozpędza się po zewnętrznej, ale niełatwo jest dopaść Jimmy'ego Nielsena. Teraz znów się zbliżył. Ależ ostre wejście w wiraż po zewnętrznej Tomasza Golowa. Czy już teraz poszerza wyjście z wirażu Jimmy Nielsen? Broni się wspaniale. No nie wiem. Nie wiem, czy poradzi sobie Tomasz Golow. Bierzmy do końca teraz. Jest już bliziutko. Jeszcze troszeczkę. I być może da radę. Ależ się rozpędzi Tomasz Golow po zewnętrznej. Zejście kapitalne, ale fantastyczny, wspaniały. Troszkę chyba za szeroko. Nie da rady może jednak teraz. I Tomasz Golow jest! Proszę Państwa, coś niesamowitego. Ależ to była jazda. Jest zwycięstwo Tomasza Golowa. No w lepszym stylu nie mogliśmy sobie chyba tego wymarzyć. To była powtórka z Linköping. Tylko tym razem w wykonaniu reprezentanta Polski Tomasza Golowa. Chyba nie ma wątpliwości. Najlepszego żywnowca świata. Hans Nielsen honorowym obywatelem Piły? To niemal pewne. Wszystko wskazuje na to, że Hans Nielsen na początku marca otrzyma honorowe obywatelstwo Piły. Czytamy w doniesieniach prasowych. Ma to być dowód szacunku i uznania dla legendy pilskiej Polonii. Nie tam, że startował, miał średni i tak dalej. Dowodem uznania za zasługi dla pilskiego klubu ma być dla Hansa Nielsena honorowe obywatelstwo miasta. Tej kandydatury chyba nie trzeba jakoś specjalnie uzasadniać, bo jeśli myślimy o żużlu w Pile, to pierwsze skojarzenie dla wielu jest właśnie Hans Nielsen. A ja myślałem, że Henik Stokłosa. No tu proszę. Zawsze jechaliśmy z Bydgoszczy do Szwecji na żużel, tam przejeżdżaliśmy przez te krajówkę, ta dziesiątka chyba koło Piły. Musieliśmy zatykać nozy i wszelkie tam szczeliny pomiędzy auta, bo tam tak waliło z posiadłości pana Henia, który się zajmuje tam różnymi działalnościami gospodarczymi, ubojem zwierząt i tak dalej. Miał chyba z tego tytułu nawet jakieś drobne problemy prawne. A o tym nie będziemy mówić. Ja myślałem, że Henia Stokłosa, a to jednak Hans Nielsen. Henka Stokłosa nie będzie jakoś tam... to nie będzie obywatelstwa honorowego miasta Piły? No, do posiedzenia drzewka. Daliśmy temu wyraz, kontynuując wypowiedź pani prezydent Piły Beaty Dudzińskiej, daliśmy temu wyraz zapraszając pana Hansa Nielsena do posadzenia drzewka w pamiątkowej alejce na wyspie. Skomentowała prezydent Piły Beata Dudzińska, cytowana przez Wiktoria Piła.com. Przypomnę, w 1999 roku, zaraz po skończeniu kariery przez Hansa Nielsena, ówczesny nasz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski, odznaczył Hansa Nielsena, państwowymi odznaczył Hansa Nielsena orderem, już nie pamiętam dokładnie jakim, nie będę wymieniał. I to kolejne ogromne uznanie dla Hansa Nielsena przez nas Polaków, przez naszych krajanów. Ja myślę, że nad wyraz, bo dlatego to komentuję. Hans Nielsen jeździł w Pile, tam kilka sezonów, trochę punktów pozdobywał. Równie dobrze by można było Krzysztofa Kubskiego, który był filarem na początku lat 90., albo Rafała Dobruckiego, albo Jacka Golloba, albo tuż prędzej Janusza Michalisa, który włożył o wiele więcej zdrowia w pilski żużel niż Hansa Nielsena. Możemy się tak licytować, ale ja uważam, że Hans Nielsen to był po prostu dobry pracownik, świetny pracownik, wybitny pracownik, który brał dobry cash z kasy pilskiej Polonii i na tym można byłoby poprzestać. Natomiast honorowy obywatel Piły chyba zdaje się Rickardson jest w Tarnowie. Tak samo my, bo do czego o tym mówię? No my uwielbiamy wchodzić w cztery litery tym zagranicznym. No, cytując tutaj postać z Alternatyw 4, jak mówi do budowlanca na przy powstającym jego mieszkaniu, to było tak, że zróbcie jak dla siebie. Albo jak dla obcokrajowca. A co do zasłony, to nic nie szkodzi. Jak to? Czy pani zauważyła, jakie ja zasłony powiesiłem? No te zielone. No właśnie. A pani powiesiła żółte z brązowym. Jak to teraz wygląda? Ohyda. No co to pana obchodzi, jakie ja mam u siebie zasłony? Ja jestem odpowiedzialny za ten dom i wymagam społecznego podejścia. Ja powiesiłem zielone, pani brązowe.
No jak to teraz wygląda? Jak gówno w lesie. I ja się na to nie zgadzam. Tygodnik Żużlowy chce pokazać, że popełniono błąd. Rozmowa z Nielsem Christianem Iversenem, który nie dostał stałej dzikiej karty na cykl Grand Prix w 2018 roku. Dostali je inni. Ja przypomnę, Niels Puk w 2007 to ty dostałeś, a nie dostali inni. I czy w 2006, przepraszam, w 2006, roku dostał Niels kosztem swojego krajana Hansa Andersena. I wtedy Hans Andersen równie, może nawet bardziej był zły i rozwścieczony na decydentów BSI czy FIM Speedway Grand Prix, że to nie on, a Niels, bo tam chodziło o tego jednego Duńczyka, który miał dostać, się rozstrzygało czy ten, czy ten. I dlaczego o tym mówię? I w wyniku tej złości, sportowej złości, uruchomiono tę sportową złość w Hansie Andersenie, który został pominięty i Hans Andersen zaliczył sezon z życia w 2006 roku, nie będę przypominał szczegółów. I do tego zmierzam, że kto wie, może w przypadku Nielsa Christiana Iversena podobny mechanizm się uruchomi się i będziemy świadkiem sezonu życia Nielsa Christiana Iversena w 2018 roku. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. For me it doesn't matter. I try to put the high level everywhere I go and it doesn't matter what league or what tournament I'm riding in and I wanna win. Na koniec zostawiłem naprawdę poważny temat. No bo z programu wiadomo, finał odliczamy. Final countdown wiadomo. Otóż po fachu, tak, dziennikarz Sergiusz Ryczel w swoim teście pivota, to Sportowe Fakty regularnie tam wpuszczają, publikują, mówi, że nie lubi liczyć pieniędzy. No proszę, kurczę, to zupełnie inaczej niż ja. Ja to dzień zaczynam od liczenia pieniędzy i kończę liczenie pieniędzy. Bardzo lubię, to mnie nawet relaksuje. Co układam tam czasami na stoliku, na parapecie, przy śniadaniu. No, bardzo dobre, to stresowujące, relaksujące, polecam. Ale tak się głębiej zastanawiam nad panem Sergiuszem, że dlaczego nie lubię liczyć tych pieniędzy i dochodzę do wniosku, że są dwa wyjścia. Albo ich w ogóle nie ma, znaczy w ogóle, albo mało, może inaczej, ma mało tych pieniędzy i nie ma co liczyć. Pamiętacie tę scenę? Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa. Albo drugi, zupełnie inny, na innym biegunie powód, albo ma ich tak dużo. To jest też przekichane. Masz furę tam, te kurcze, tej waluty i liczysz, idziesz do banku znowu wpłatę zrobić, nie? 20, on liczy te setki. W zasadzie to wiecie, że tam w banku, to jak on tam liczy, to on tego nie liczy, on tylko sprawdza, czy nie podrobiona maszynka liczy. No ale to on musi to wszystko przyglądać, on tak samo spiąć w gumkę, zanieść do banku, więc albo w lewo, albo w prawo. No, także no, rozbawił mnie Ryczel, nie lubi liczyć pieniędzy. Proszę, jaki niekapitalista się nam znalazł wśród dziennikarzy, a poza tym chciałby być dobrym przewodnikiem górskim. Ja lubię liczyć pieniądze i polecam, też uważnie liczcie każdy grosz. Cześć.